Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Pytamy dzisiaj o to, jaką niespodziankę przyniesie Wam rok 2021. Pytamy w kontekście pozytywnym, bo wiadomo, że mogą być takie niespodzianki, które nie do końca nam się spodobają, tak zwane przykre niespodzianki, ale ja bym chciała, żeby to czytanie miało wydźwięk pozytywny, czyli pytamy o to, co będzie dla nas dobrą niespodzianką, z czego się będziemy cieszyli. Wybieracie sobie jedną z trzech opcji i to są pierniczki wykonane przez moje dziecko. Bardzo się starało, mam nadzieję, że Wam się spodobają. To jest czapeczka Mikołaja, będzie to opcja numer 1, to jest kolorowa bombka, opcja numer 2, no i tutaj znowu czapeczka troszeczkę inna, opcja numer 3. Z tych opcji sobie wybieracie. Ja sobie zrobię troszeczkę miejsca, postaram się tak, żebyście te opcje cały czas widzieli, mieli przed oczami, ale żebym mogła tutaj jednocześnie popracować, żebym mogła powyciągać karty, no i będziemy później sobie czytać. Zachęcam Was, kochani, do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a chcielibyście być na bieżąco, będziecie wtedy dostawać powiadomienia o wszystkich filmach, które są publikowane na kanale, o postach, które publikuję codziennie, także zawsze będziecie na bieżąco w każdym temacie. Bardzo serdecznie do tego zachęcam. Pytamy, jaką niespodziankę przyniesie Wam rok 2021. Ja tutaj sobie troszeczkę potasuję i powyciągam. Chwileczkę będzie to trwało. Być może ktoś później zrobi jakąś tak zwaną czasówkę i wtedy będziecie mogli sobie po prostu przewinąć do odpowiedniej opcji. Myślę, że znajdzie się ktoś, kto na pewno to zrobi, także osoby, które będą oglądały później, no to już będą miały troszeczkę ułatwione zadanie. Ale czasami warto wstępu też wysłuchać. Czasami są jakieś ważne informacje również podawane, więc myślę, że warto. Jedna taka informacja natury ogólnej, ponieważ co roku właśnie jest tak, że zasypujecie mnie zgłoszeniami na horoskopy roczne na chwileczkę przed świętami. Wtedy właśnie każdy jakby się budzi, każdy sobie przypomina, że chciałby ten horoskop otrzymać. No i siłą rzeczy, no ja po prostu mam wtedy nawał pracy. Nawał pracy, a jeszcze muszę później niektórym odmawiać, no bo no nie jestem w stanie później w tak krótkim czasie tego zrealizować. Więc oczywiście, jeżeli ktoś chciałby jeszcze horoskop roczny na rok 2021, należałoby zgłosić się odpowiednio wcześniej. Ja też mam pewne zobowiązania rodzinne, no i nie ukrywam, że święta, Sylwestra chciałabym spędzić nie nad pracą, tylko po prostu w przyjemnej, miłej atmosferze, więc miejcie to bardzo proszę na uwadze. Dobrze, jeszcze sobie wylosujemy po jednej takiej małej karcie. Jaka niespodzianka? Jaką niespodziankę przyniesie Wam rok 2021. Pamiętajcie, że czytamy tutaj na pozytywne rzeczy. Nawet jeżeli pokażą się jakieś niefajne karty, będziemy się starali wyciągnąć z tego jakieś pozytywy. I dołożymy jeszcze po jednej karcie, karcie czasu, żeby sprawdzić, kiedy mniej więcej ta niespodzianka Was czeka. Kiedy ta niespodzianka przyjdzie? Kiedy? Opcja numer 1, kiedy opcja numer 2 i kiedy opcja numer 3. Przypominam, że wybieramy sobie pierniczki, opcja numer 1 czapeczka, opcja numer 2 bombka i opcja numer 3 taka inna czapeczka. Myślę, że mieliście czas na to, żeby wybrać, także już powinny te wybory paść. Także ja sobie tutaj po prostu zacznę robić miejsce na czytanko. Ja Wam może te pierniczki tutaj zostawię, żeby były cały czas na widoku. Jakby ktoś nie pamiętał, którego wybrał. Czekajcie, o, dobra.
Mam tutaj mało miejsca trochę, ale myślę, że się zmieścimy. Ok, no i cóż, zaczynamy od opcji numer 1, pierwsza czapeczka. Jaką niespodziankę Wam przyniesie rok 2021? Jaką niespodziankę Wam przyniesie rok 2021? Karta cesarzowej, zobaczcie, jak tutaj cesarzowa wygląda na tej karcie. Cesarzowa jest osobą bardzo dokładną, osobą, która widzi coś bardzo, bardzo dokładnie, tak jakby oglądała to pod lupą. Coś jest dla niej bardzo jasne, oczywiste. Można powiedzieć, że jest to osoba, która dostrzega więcej, aniżeli jej otoczenie, ponieważ każdy patrzy, używając swoich zwykłych narządów wzroku, które mogą być oczywiście mylące, mogą wprowadzać w błąd. Natomiast ta cesarzowa tutaj przygląda się czemuś bardzo dokładnie. Ona ogląda owady. Owady oczywiście z samej swej budowy konstytucji są niewielkich rozmiarów, są małe. Pokazują nam rzeczy, które na pierwszy rzut oka mogą być niedostrzegalne. Wydaje mi się, że dostrzeżecie pewne fakty. Coś, co było faktem tak naprawdę od dawna, natomiast gdzieś tam po prostu nie dostrzegaliście tego lub nie chcieliście dostrzegać. Być może udawaliście, przymykaliście na coś oko, to będzie dla Was przyjemna niespodzianka, chociaż mogą wyjść na jaw rzeczy, które początkowo Wam się nie spodobają. Tutaj mamy kartę księżyca. Nawet może być taka sytuacja, że ktoś celowo coś przed Wami ukrył, coś mataczył, aby po prostu sprawy nie wyszły na światło dzienne. Ale karta księżyca, zarówno w tarocie, jak i w Lenormand, też tak czytam, jest kartą głębokiej intuicji. To jest patrzenie przez pryzmat swojej intuicji, widzenie szerzej, widzenie dalej, widzenie czegoś, co dla innych jest niedostrzegalne. Budzi się ta intuicja bardzo, bardzo mocno i myślę tutaj w tym zestawie też, ponieważ mamy kartę przeszłości. Bogini Izyda. Obecna sytuacja ma swe źródło w przeszłości, więc myślę, że zaczniecie bardzo mocno zastanawiać się, co Was tutaj trzyma. Myślę, że chodzi głównie o taką klatkę emocjonalną, co Was trzyma w takich kleszczach, w sytuacji trudnej emocjonalnie, w której nie czujecie się komfortowo, ale nie możecie w jakiś sposób wydobyć się z tej sytuacji. Zaczniecie bacznie się temu przyglądać, zaczniecie poszukiwać źródeł, oglądać to z każdej strony i dojdziecie do przekonania, że źródła tej sytuacji mają miejsce w przeszłości. Co niektórzy odkryją na przykład, że związek, w którym się obecnie znajdują, jest karmiczny, co niektórym mogą przypomnieć się wcześniejsze wcielenia. Możecie po prostu doznać wizji, mogą Wam się przypomnieć we śnie. Ja tak miałam, że pierwsze wcielenie, które mi się pokazało, to było no ni stąd, ni zowąd. Po prostu uśpiłam dziecko, położyłam się również około godziny 22 do łóżka, przymknęłam oczy z zamiarem pójścia spać. No i właśnie w tym momencie moja świadomość po prostu tak machinalnie została przeniesiona w zupełnie inne czasy. Ja doskonale wiedziałam, że to jestem ja, tylko z innych czasów, z innego życia. Wszystkie stany emocjonalne jakby tej osoby odczuwałam. Ciało spoczywało w łóżku, natomiast świadomość była gdzieś zupełnie, zupełnie indziej. Także ktoś mógłby również doznać tutaj takiego stanu. Przypomnieć sobie na przykład poprzednie wcielenie bądź wcielenia, przypomnieć sobie, co jest źródłem. Niektórzy będą po prostu mieli taką żyłkę detektywistyczną, żyłkę poszukiwacza i być może zechcą w 2021 roku na przykład udać się na sesję hipnozy regresyjnej właśnie w celu takiego dokładnego przyjrzenia się jakimś malutkim szczególikom ze swojego życia. Co to dla mnie oznacza? No i oczywiście czytamy to na pozytywne niespodzianki, pamiętajcie o tym, więc ja myślę, że tutaj ciekawe rzeczy powychodzą, nawet jeżeli przypomną się rzeczy, które nie były do końca pozytywne, to tą pozytywną niespodzianką będzie to, że dzięki temu przypomnieniu, dzięki tej retrospekcji będziemy mogli pójść do przodu, uleczyć siebie, wyjść właśnie z tej emocjonalnej klatki, bo to jest tak, jakbyśmy sami siebie zdiagnozowali. Aha, już wiem, co mi dolega, czyli wiem dokładnie, jaką metodę teraz zastosować, jeśli chodzi o leczenie, żeby z tego stanu wyjść. To jest po prostu
jakby zdiagnozowanie siebie, no i wdrożenie odpowiedniej terapii. Czyli jesteśmy na najlepszej drodze do wyleczenia, do uzdrowienia. Bo często jest tak na przykład, czy to w leczeniu choroby fizycznej, czy to w takim naszym uzdrawianiu wewnętrznym, że my coś leczymy objawowo. Czyli na przykład mamy jakieś, powiedzmy, przeziębienie, mamy katar, mamy kaszel, stosujemy jakieś aspiratory na katar, stosujemy syropy na kaszel, ale nie wiemy, co jest tego przyczyną. Dopiero jak na przykład pójdziemy, wykonamy jakieś szczegółowe badania, zrobimy sobie prześwietlenie płuc, będziemy wszystko wiedzieli, co jest tak naprawdę winowajcą tej choroby w naszym organizmie. I tak samo właśnie z takimi naszymi trudnymi emocjami. My leczymy to objawowo, czyli staramy się pozbyć samej emocji, żeby jej nie odczuwać. Natomiast źródło tkwi znacznie, znacznie głębiej. Tutaj ma swoje podłoże w przeszłości. Może to być przeszłość z tego życia, ale ja myślę, że to sięga znacznie, znacznie głębiej, że jest to przeszłość właśnie z poprzednich inkarnacji. I tutaj właśnie tą pozytywną niespodzianką będzie przypomnienie sobie oraz umiejętność dobrego pokierowania tym, wykorzystania tego w celach leczniczych właśnie, bo poznamy źródło. Nie będziemy już dłużej leczyć tak po prostu objawowo, tylko będziemy leczyć przyczynę. Jeżeli chodzi o czas, kiedy to nastąpi, no tutaj karty nie są jakieś szczególnie konkretne, ponieważ pokazuje się karta czwartku, nie, środy, przepraszam, Monday, Tuesday, Wednesday, środy, tak. Tutaj ona jest, pomyliłam się, dlatego że jest czwórka, tutaj jest to po prostu czwarty dzień tygodnia, ponieważ w tej talii niedziela jest pierwszym dniem tygodnia, dlatego środa, no jest to środa, środek tygodnia to może być środek miesiąca, środek jakiegoś okresu, środek kwartału, środek roku, to już sobie tutaj musicie jakby dopasować do różnych możliwości, bo jest to karta taka mało konkretna pod kątem czasu, no ale będzie to taki właśnie czas łapania balansu, wewnętrznej równowagi i ta wewnętrzna równowaga przychodzi poprzez uzdrowienie tego, co było wcześniej, poprzez uzdrowienie swojego przeszłego życia bądź przeszłych inkarnacji. Że taka pozytywna niespodzianka dla Was, dla jedynek. Przechodzimy do dwójeczek, czyli kolorowa bombka. I co tutaj dla Was przyniesie ten rok? Co dla Was przyniesie rok 2021? Jaką pozytywną niespodziankę? Jaką pozytywną niespodziankę przyniesie? Jaką przyniesie Wam pozytywną niespodziankę rok 2021? Przede wszystkim jest jakiś ruch, wyjście ze stagnacji, wyjście z jakiegoś stanu, który trwał, być może jeszcze trwa i staje się jakiś taki już bardzo obciążający. Czwórka denarów jest to karta, która mówi, że siedzimy w miejscu albo stoimy w miejscu, nic się nie dzieje, nic się nie rozwija. Jest tutaj jakaś zachowawczość w tym wszystkim, bo często wynika to ze strachu, z takiej postawy, że nie idę do przodu, ponieważ tak naprawdę boję się wyjść z domu, wyjść z jakiegoś bezpiecznego środowiska, wyjść ze swojej strefy komfortu. Mam takie wrażenie, że dużo się będzie rozbijało o ludzi, wśród których Wy przebywacie, że tutaj właśnie będzie konieczność wyjścia z jakichś grup, środowisk. No to jeszcze jest dosyć, powiedzmy, no stosunkowo łatwe, natomiast gorzej, jeżeli trzeba wyjść z domu, z jakiejś rodziny, gdzie no, jest jakaś toksyczna sytuacja i my w niej tkwimy, ponieważ wydaje nam się, że tak być musi, nie jesteśmy w stanie wykonać tego kroku do przodu, może boimy się, że sobie nie poradzimy samodzielnie, na przykład finansowo. Mogą być osoby, które są na przykład dorosłe, ale mieszkają jeszcze w domu rodzinnym, nie usamodzielniły się, nie żyją na tyle tutaj stabilnie, aby móc myśleć o takiej samodzielnej przyszłości. Nie jest im dobrze w tym temacie, ale po prostu no, nie bardzo widzą dla siebie perspektywy i oto okazuje się, że te perspektywy przyjdą. To będzie dla Was ta miła niespodzianka, bo jest trójka buław. Trójka buław to jest po prostu wyruszenie w świat.
To jest uczynienie kroku ku wolności. To jest zrobienie czegoś nowego, czegoś być może dla niektórych brawurowego, szalonego. Czegoś, co nawet można powiedzieć, nie jest wpisane w waszą naturę, bo wy możecie mieć naturę taką bardziej spolegliwą, spokojną, nie do końca chcecie właśnie ryzykować. Natomiast w Trójce Buław przychodzi jakaś taka iskra, taki wewnętrzny ogień. Tak jakby was coś podsyciło do tego, żeby jednak ruszyć z miejsca, taki wewnętrzny impuls. A może impuls zewnętrzny, który po prostu może być takim troszeczkę bodźcem nawet negatywnym, ponieważ sytuacja stanie się na tyle nie do wytrzymania, ta sytuacja stagnacyjna, że no, trzeba będzie już gdzieś ruszyć za wszelką cenę, bo już po prostu inaczej być nie może. Może to być sytuacja również w pracy. Trzymacie się jakiejś pracy, dlatego że po prostu no, potrzebne wam są pieniądze, musicie zarabiać. Boicie się zmiany, bo nie wiecie, czy na przykład w innym miejscu otrzymacie stałą pensję, czy otrzymacie umowę na czas nieokreślony, czy zagrzejecie tam dłużej miejsce. No to są takie życiowe po prostu dylematy, ale jednocześnie to miejsce w jakiś sposób was niszczy, w jakiś sposób zabija was, wasz potencjał. W jakiś sposób po prostu nie potraficie w tym miejscu do końca być sobą i się rozwinąć. Karta chmur pokazuje, że no, nad tym miejscem wiszą chmury. W tym miejscu są jakieś kłopoty. To miejsce nie jest do końca przyjazne i pozostając w tym miejscu, te kłopoty nadal będziesz mieć. Będziesz miała, będziesz miał. Ponieważ to jest takie miejsce, jakbyś właśnie powiedzmy wszedł czy weszła w strefę takiej chmury. Nie jest łatwo z tego wyjść, nie jest łatwo się z tego wydobyć. Tylko jakiś zdecydowany ruch, czyli Trójka Buław, jest w stanie się z tego uwolnić, ale no, niespodzianką będzie to, że nadarzy się okazja do uwolnienia. I zobacz, masz jeszcze kartę Biała Tara, wrażliwość. Stajesz się nadzwyczaj wrażliwy. Unikaj toksycznych związków międzyludzkich, szkodliwego otoczenia i przykrych sytuacji. To jest dokładnie to, co powiedziałam. Czyli jakieś środowiska, które mają na ciebie zły wpływ. Teraz, rok 2021, spowoduje, że ty będziesz bardziej wrażliwy, bardziej wrażliwa. Czyli to, co do tej pory na przykład tam jakoś, powiedzmy, było przez ciebie tolerowane, na zasadzie zacisnę zęby i tam po prostu nie będę się przejmować, no teraz już nie będzie mogło być tolerowane, bo po prostu albo zostaniesz w pewien sposób doprowadzony, doprowadzona na skraj cierpliwości, albo zbudzi się w tobie taki też wewnętrzny bunt, że halo, przecież ja nie muszę w tym tkwić, po co ja mam się tutaj męczyć? To mogą być trudne decyzje, bo czasami trzeba będzie zerwać te kontakty definitywnie, ale to się pokazuje jako pozytywna niespodzianka dla ciebie, czyli ty odejdziesz stąd, może będziesz potrzebować czasu na przebolenie, może ci tych relacji będzie brakować, a może nie, ale spotkasz kogoś innego na swojej drodze, spotkasz nowych ludzi, więc to jest dla ciebie na pewno pozytywne. Kiedy to się stanie? To jest końcówka roku 2021. No chyba, że jeszcze teraz będziecie robić takie porządki, bo zobaczcie, tutaj pokazuje nam się ta data graniczna 21 grudnia. Ja o 21 grudnia będę mówiła, bo to jest przełomowa data. 21 grudnia 2020 roku będzie się działo, będzie silna bardzo energia. Przechodzimy tak naprawdę ze starego świata do zupełnie nowego świata. No i pewne konstrukcje będą tutaj musiały się po prostu rozpaść. Także może być tak, że w jakiś naturalny sposób te środowiska, które nie są dla ciebie sprzyjające, one się rozpadną. No na przykład grupa przyjaciół straci ze sobą kontakt, jakieś stowarzyszenie się rozwiąże, jakiś zakład pracy pozwalnia ludzi, jakieś relacje po prostu umrą śmiercią naturalną, zakończą się w naturalny sposób, a może trzeba będzie sobie taką wolność wywalczyć, ale to jest dla ciebie pozytywna niespodzianka. Idziesz ku lepszym ludziom w swoim życiu, takim, którzy cię będą wspierać i takim, którzy ci będą pomagać. Powiem wam, że nie pierwszy raz się pokazuje w czytaniu ogólnym właśnie konieczność opuszczenia pewnych środowisk dla niektórych osób, więc być może we wcześniejszych czytaniach też wybieraliście podobne opcje, podobne przekazy. No i tutaj macie tego potwierdzenie. I tu może też być czas 9 tygodni, 9 miesięcy. Musisz znaleźć po prostu nowe znaczenia w swoim życiu. Nadać rzeczom nowe znaczenia.
ustalić sobie nowe priorytety, zobaczyć, na czym Ci tak naprawdę zależy, którzy ludzie jeszcze są pomocni, a którzy po prostu bardziej Ci przeszkadzają niż pomagają. I tu mam takie wrażenie, że właśnie to są takie czystki wśród ludzi. Czystki związane z tym, że no nie każdy pozostanie z Tobą, nie każdy pozostanie Twoim kompanem, nie dla każdego będzie miejsce w Twoim przyszłym życiu, ale taka selekcja jest potrzebna. No i właśnie dla Ciebie to jest pozytywna niespodzianka, że ci ludzie, którzy dzisiaj no, w jakiś sposób trzymają Cię przy sobie, oni po prostu odejdą. Będziesz wolny, będziesz wolna. I kochani, opcja numer 3, czyli ostatnia, o tutaj coś odpada, jakaś mała kredka biała, czapeczka ostatnia, czapeczka numer 3. Jaka dla Was pozytywna niespodzianka się szykuje? To na końcu. Jaka dla Was się szykuje niespodzianka w roku 2021? No, kochani, niektóre kobiety poczują zew natury. Poczują zew natury. Matka Ziemia, tutaj proszę bardzo, zostałeś wezwany do działań na rzecz ochrony środowiska. No, być może ktoś zmieni po prostu tryb życia na bardziej ekologiczny. Zacznie się odżywiać zdrowo, zacznie segregować śmieci, ogólnie dbać o ekologię, bo zawsze przy tej karcie jest też taki aspekt, ale ja go widzę w szerszym zakresie. To znaczy, Matka Ziemia to jest planeta, która rodzi, która wydaje owoce. Matka Ziemia również utożsamiana jest po prostu z kobietą, która wydaje na świat potomstwo. I zobaczcie, tutaj oczywiście przyleciały bociany, założyły gniazdo, są malutkie bocianki w gnieździe. No ta karta zawsze pokazuje nowe narodziny. Więc dla niektórych po prostu może być spełnienie takiego wielkiego marzenia o macierzyństwie, po prostu o tym, żeby zostać mamą, żeby mieć dziecko, żeby po prostu urodzić taką małą istotkę. Obudzi się bardzo silny instynkt macierzyński. Intuicja też tutaj będzie bardzo przemawiała do Was. Karta Księżyca tutaj właśnie kojarzy mi się z tym, co ukryte pod kątem naszego właśnie instynktu, że kobieta doskonale wie, kiedy przychodzi ten moment, że to już teraz, że po prostu przychodzi taki czas i ona wie, że w tym momencie właśnie mogę założyć to swoje gniazdo. W tym momencie czuję się bezpiecznie, mam w miarę komfortowe warunki życia. Tutaj jeszcze pokazuje się cesarz, czyli jest też jakaś silna męska dłoń, silne męskie ramię, jest jakiś mężczyzna, być może mąż, być może po prostu no, jakiś mężczyzna, na którym możemy polegać. Więc ta kobieta czuje się bezpiecznie w tym otoczeniu i ona wie, że może sobie tutaj pozwolić na taki komfort zakładania rodziny. Mówię komfort zakładania rodziny, bo u kobiet zawsze no, jest to myślenie takie, a czy na pewno to jest dobry czas, czy sobie poradzimy, czy moje dziecko będzie miało zapewnione wszystko, co potrzebuje. Kobieta zawsze się martwi, później jak już jest w ciąży, pojawia się ten syndrom wicia gniazda, czyli tutaj wszystko musi być zapięte na ostatni guzik. No, ten instynkt macierzyński jest bardzo silny i tutaj właśnie on mi się bardzo mocno przebija. Ale oczywiście no, nie każda osoba, która słucha tego przekazu, jest w ogóle zainteresowana w tym momencie powiększaniem rodziny. Może to być również, powiedziałabym tutaj, założenie dla niektórych jakiegoś biznesu, który będzie związany ściśle z ekologią bądź opieką nad zwierzętami. Będzie związany właśnie z jakimiś takimi działaniami proekologicznymi. Coś, co może być właśnie związane stricte z ekologią, może też być właśnie związane po prostu z opieką nad zwierzętami, pomaganiem zwierzętom, na przykład w przetrwaniu zimy, w przetrwaniu trudnych warunków, które panują, pomaganie na przykład tym gatunkom, które są na wymarciu, którym grozi wyginięcie. Także no, takie bardzo solidne inicjatywy z tym związane. Niektórzy będą wchodzić po prostu w związki małżeńskie, będą czuli intuicyjnie, że spotkali tego odpowiedniego kandydata na męża, na żonę, na
taką osobę, z którą można po prostu założyć rodzinę, to te bociany nie tylko pokazują narodziny dziecka, ale przede wszystkim również właśnie pozytywne wieści, pozytywne nowiny w życiu rodziny, no więc wszelkiego rodzaju śluby, oświadczyny, budowanie wspólnego domu, zamieszkanie razem, to wszystko tutaj mieści się jakby w tych kategoriach, więc takie pozytywne niespodzianki jak najbardziej mogą wchodzić w grę. Co tutaj jeszcze bym mogła do tego dodać? Niektórzy będą jakby bardziej uziemieni. Tutaj jest kwestia uziemienia, tak, bardzo mocna, dlatego że w karcie księżyca no jednak górę nad niektórymi brały ich lęki. Tu mogły być osoby, które zmagały się z fobiami, z nerwicami, różnego rodzaju stanami depresyjnymi. To wszystko wynikało z tego, że był taki zachwiany brak poczucia bezpieczeństwa w świecie. O bezpieczeństwie natomiast mówią wszystkie te trzy karty. Zobaczcie, karta cesarza. Jestem cesarzem, coś mam swojego, mam swoje cesarstwo, coś stworzyłem i to jest wielkie imperium. To jest coś, co jest dziełem moich rąk, coś, co jest stałe, coś, co przetrwa, coś, co jest naprawdę monumentalne. Nie muszę się martwić, bo ja przecież jestem cesarzem, to ja władam tym wszystkim. Matka Ziemia mówi nam właśnie przede wszystkim o silnie pracującej czakrze podstawy, uziemianiu się. Więc u Was będzie na pewno kwestia właśnie takiego uziemienia się. Z jednej strony harmonizacja czakry podstawy, z drugiej strony no, zapewnianie sobie takich warunków swojego bytu, aby czuć się właśnie bezpiecznie. I niektórzy będą na przykład kupować czy budować swój dom, szukać swojego miejsca na ziemi, szukać osób, z którymi mogą stworzyć coś stałego. Do współpracy finansowej czy do jakiejś osobistej przygody. Natomiast będziecie jakby budować w roku 2021 dla siebie takie bezpieczne struktury, bo wielu z Was mogło nigdy tak naprawdę nie czuć się w tym świecie bezpiecznie. Zawsze gdzieś tam lawirować, nigdy nie mieć czegoś swojego stałego. Niektórzy będą po raz pierwszy tak naprawdę mieli swój własny dom albo po raz pierwszy odnajdą swoje miejsce na świecie, po raz pierwszy w życiu. A wcześniej właśnie byli tacy takimi włóczykijami, być może takimi troszeczkę renegatami, osobami, które właśnie nie miały swojego takiego stałego przylądka, swojego stałego miejsca na ziemi i widać, że no, nie czuli się z tym najlepiej. Chcieli właśnie bardzo mocno gdzieś wsiąknąć w jakieś miejsce, mieć coś, co po prostu będzie taką ich enklawą, czymś stałym w ich życiu, czymś właśnie takim już zbudowanym na solidnych podstawach. I tutaj, jeśli chodzi o czas, kiedy to nastąpi, mamy albo 6 dni, albo 6 tygodni, no czy czytamy tutaj na rok 2021, więc bardziej ten okres 6 tygodni, ale ogólnie szóstka, godzina szósta, dzień szósty, szósty dzień tygodnia, szósty dzień miesiąca, wszystko co z tą szóstką związane. Ta szóstka to jest też taka cyfra równowagi, takiego balansu, czyli tutaj faktycznie szóstka to są właśnie bardzo solidne podstawy. Budujemy coś, co funkcjonuje, co opiera się na solidnych podstawach i myślę, że tutaj właśnie dla wielu to będzie po prostu taka niespodzianka, że wreszcie uda się znaleźć swoje miejsce na świecie, swój dom, który kupicie, wybudujecie, wynajmiecie czy cokolwiek innego, ale po prostu poczujecie się tam wreszcie stabilnie, jakby to był wasz taki azyl, takie właśnie wasze miejsce na świecie, czyli też bardzo ładne to ostatnie czytanie. Dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam Was gorąco, do zobaczenia, do usłyszenia.